co to jest zamek hydrauliczny i jak należy sprawdzić poprawność jego działania w wózku jezdniowym podnośnikowym. Zamek hydrauliczny, zwany też zaworem zwrotnym, zabezpiecza przed skutkami pęknięcia przewodu ciśnieniowego, utrzymując siłownik w zadanej pozycji roboczej. Pozwala na swobodny przepływ cieczy tylko w jednym kierunku. Poprawność działania zamka hydraulicznego można sprawdzić poprzez podniesienie wideł z ładunkiem nie większym niż nominalny i kontrolę, czy widły nie opadają.